Siemanko, z tej strony Deon Dostra, to jest kolejny odcinek, nie wiem, mów tym głosem, kolejna Magra 5, tak, zapomniałem się pożegnać w poprzednim odcinku. Dobrze się jeździ tym Volkswagenem, nie wiem po co go hejtowałem. Szkoda, że ta karta dźwiękowa nie jest kompatybilna z tym Mike'em. Znaczy z Bandicamem. Ogólnie, jak może, w jaki sposób nie jest kompatybilny z Nvidia? What? A nie, Nvidia to jest od grafiki. Z Realtekiem. Supa wewnętrznej. Jolo trolo. Andrzej! Mówię wam, że w rajdzie chyba nie jestem naprawdę dobry. Knockout koła. Zsiąłem lekko. Zsiąłem. Mam nadzieję, że widzieliście. Tak, kontynuując ideę Roberta Kubicy, który jest mistrzem świata w tą grę, będę próbować jak najlepiej w to grać. Uwaga! Nie wyląduje na słuchach, haha. Surprise! Haters! Dobra, rajd Hiszpanii jest 100% rajdem asfaltowym. Uwielbiam. Tak, nie wymieniam kół, bo i tak będę, bo i tak się ten samochód dobrze prowadzi. W ogóle najlepiej się chyba, jeden z najlepiej prowadzących się samochodów w grze. Jeszcze bardzo dobrze, że się Ford Focus prowadzi, Ford Escort, Celica. Pamiętam, jak ja tą grę wymasterowałem kiedyś, tak, że miałem wszystkie samochody, przez tą grę jeszcze raz przeszłem. Ale Colin McRae się nie nudzi. Jeden bardziej wyścigowy, a nie rajdowy sposób, jak widzicie. Czyli szeroko jadę zakręty, a w rajdach jest robiony ten odwrót. Nie zrozumiałem tylko, jak bardzo to trzeba ciąć. Czy tak ciąć w sensie, że tak ciąć, że cały samochód, czy tylko jedna oś? Nie wiem, wytłumaczę jednak tylko dwa koła. Prosto w ludzi. Japonia, nie. Dobra. To naprawmy samochód i będziemy już kończyć odcinek. Nara.